co powiedzieć na jakieś nitro dzisiaj? Krzysiek niedawno mi otworzył. Dobra, nie ma co przedłużać. Dzisiaj wjeżdża Acer Nitro. 9. generacja. Jakiś GTX jest tam w środku. Informacja o usterce tego komputera to jest: dostałem go od rodziny jako uszkodzonego i z tego co twierdzą, była wymieniana pasta przez kogoś i po próbie uruchomienia coś się przypaliło w okolicy portów USB. Od tej pory laptop się nie uruchamia. Reaguje na ładowarkę. A i to koniec, naprawdę. Ja już ten element namierzyłem i nawet go wylutowałem. Patrzcie, tutaj był ten element, ja go wylutowałem. Był rzeczywiście spalony, aż ty nawet płyta główna ma takie ostrze, ja to zetrę. Aż ta płyta główna się przysmażyła w tym miejscu, czyli rzeczywiście ten element był usmażony, wypieczony na popiół. Podejrzewałem, że ten element już po prostu robi zwarcie tej linii i wrutuje go i będzie po sprawie, tak? Że to będzie to taka szybka naprawa, że nie ma co nagrywać wielkiego tam wideo na niedzielę. Ale po jego wylutowaniu okazuje się, że no problem jest dalej, tak? Kwestia taka, że mam nawet schemat. Mam nawet schemat do tego. Mamy ten element widoczny na schemacie. Jest, jak widzimy, plus 5 V always, czyli go zasila plus 5 V always. Tutaj ma załączenie, czyli to po prostu jest taki układ, który załącza zasilanie na port USB. Na przykład jak się wyłączy laptopa, to teoretycznie można te porty USB w ramach oszczędzania energii wyłączyć i ten dostaje tutaj na nogę numer 4 sygnał, żeby ten port wyłączyć i urządzenia podłączone do niego zostają bez zasilania i się energia oszczędza. No ale spójrzmy, jak dobrze już mniej więcej niektórzy wiedzą, że na danych liniach powinna być mniej więcej taka i taka oporność, tudzież spadek napięcia. To jest zapewne ta noga zasilająca, piątka. Skoro tutaj jest jedynka, to jest 1, 2, 3, 4, 5. Tak to się raczej powinno liczyć. I na piątce mamy spadek 0,028, co daje nam w ohmach, w tym wypadku 71 ohmów. Jest definitywnie za mało, jeśli chodzi o linię 5 V. Definitywnie za mało, czyli definitywnie coś jeszcze nam tutaj przywiera, coś się uszkodziło. No co, zrobimy próbę zwarcia, zobaczymy co się grzeje i te elementy wymienimy. Mam nadzieję, że nie most, chociaż most nie jest zasilany chyba 5 V, więc o most raczej bym się nie martwił, ale linia 5 V jest bardzo denerwującą linią, bo przekroczenie pewnego napięcia albo impuls na tej linii potrafi naprawdę bardzo dużo elementów się uszkodzić, gdyż 5 V zasila wiele przetwornic. Wam się wydaje, że na przykład 19 V główna linia zasila przetwornice wszystkie, ale to nie jest tak. Dużo przetwornicy zasilana właśnie 5 V z tej przetwornicy. Więc tutaj może być dużo uszkodzonych elementów. Na przykład przetwornica zasilania CPU też jest zasilana zwykle zasilaniem 5 V, a nie 19 V. Zwykle. I takie drobne przetwornice też. Więc podłączam teraz termowizję, zobaczymy co nam wyskoczy. Mili Państwo, zasilacz jest podłączony pod tą linię 5 V, zaraz na tym układzie, który był wypalony, czyli ta noga jego zasilająca, tak samo mogliśmy podłączyć na dławiku 5 V, always. No i co? Spójrzmy co się grzeje. Dobra, jest 5 V równo i jest pół ampera ponad. I o, widzimy coś tu. O cholera. O cholera. O panie. Tak jak mówiłem, dużo układów. Ten układ, to jest układ właśnie ten nasza przetwornica zasilająca, więc ona może się teoretycznie grzać, bo to ona powinna zasilać, a nie my ją. Tutaj mamy jeden układ, mocno się grzeje, czyli jest mocno uszkodzony. Tutaj niestety widzimy naszą przetwornicę zasilającą, nasz procesor się grzeje. Tutaj coś się grzeje jeszcze przy USB porcie, czyli też jakiś element, który jest uszkodzony, był zasilany 5 V. Zobaczmy z tej strony. Z tej strony to tak się pali ten układ, z drugiej strony, że tutaj przechodzi. I co jeszcze? Tutaj też przechodzi z drugiej strony i tutaj nam się grzeje jakiś układzik w tym miejscu. Dobra, widzimy strzał. Jest w tym lewym, górnym rogu układ też. Dobra, to policzmy sobie. Jeden z tej strony, tak? Dobrze mówię? Z tej strony to jest, zaraz, tutaj? No, bo tu jest z drugiej strony jest to. Tak, tutaj się nic nie grzeje, oprócz tego jednego układu tutaj. Bo to wszystko tutaj przebija z drugiej strony. I tu przebija z drugiej strony. Czyli z tej strony jeden układ jest uszkodzony. Ale wsadziłem rękę w
termopady płynne od ramów. Dobra, tu mamy drugi układ, trzeci układ, czwarty układ, no i może piąty układ od zasilania samogłówne, ale raczej nie, zobaczymy. Kurczę, raz, dwa, trzy, aż się pogubiłem. Tam było raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, cztery układy, cholera. Jest dokładnie 23:30. Tak, dopiero teraz mam czas nagrywać. I jesteśmy dalej z tą płytą główną. Minął miesiąc, mała przerwa, miesiąc, przyszły wszystkie układy, cztery rodzaje, bo sztuk zamówiłem więcej, więc nie zabieram czasu, bo jest naprawdę już późna godzina i wymienię te cztery układy. Czyli one się tam, jak widzieliśmy, grzały, robiły zwarcie na tej linii 3,3 V, tak? To było miesiąc temu, więc by się przydało mi jeszcze... Dobra, to się biorę za wymianę tych układów i oglądamy moje zdolności manualne w lutowaniu. O godzinie 23:32. Ha. No dobra, jak widzieliście, wymieniłem te trzy uszkodzone elementy. A ten czwarty, który tam służy za zasilanie portu USB, zostawiłem sobie. No to teraz kwestia, czy na tej linii wzrosła oporność. Było 79 ohmów, a teraz jest 160 ohmów. To nie jest dobrze. To oznacza, że jakieś kolejne elementy są jeszcze uszkodzone. Wyciągnę ramy, zobaczymy, czy się zwiększy ta oporność. Nic się nie zmieniło, wykręcę naszą kartę sieciową. Nic się nie zmieniło, dalej jest 160 ohmów. Dalej mamy troszeczkę wyższe, ale dalej niskie
oporności na linii 5 V always, więc co, znowu jest termowizja i zobaczymy, jakie kolejne elementy są uszkodzone. No cholera jasna, tego odcinka chyba nigdy nie skończę, bo zaraz będą wychodziły kolejne elementy. Jak mówiłem, linia 5 V dostanie strzała i jest pogrom, jest po prostu pogrom. Dobra, włączmy termowizję. Od razu podłączam 5 V, się nie szczypie. Uwaga, 3, 2, 1, teraz! Dobra, nasz układ produkujący 5 V się grzeje. Tutaj mam jeszcze jeden układ i to jest DS2, z tego co widzę, się grzeje. I tutaj się jeszcze grzeje delikatnie taki układzik, który już wymieniliśmy jako ostatni w tym lutowaniu. I tutaj jest taki sam układ i on też jest uszkodzony. Też dostał strzała. O kurde, dobra, DS2. Sprawdźmy, co to jest DS2. No, DS2 to jest po prostu nasze ESD, ochrona przeciw strzałom. Powinien tą całą płytę ochronić, a nic nie ochronił. Nawet siebie nie ochronił. No bo no, tak powinno działać, że się przepalają. Powinny działać, że dościągają po prostu do masy ten pik. Ale kurde, nie zadziałało. Dobra, to ja się biorę za wymianę. Wymienię ten układ UV45, a to jest dokładnie ten sam układ, który wymieniliśmy z tej strony płyty głównej. Dokładnie ten sam, tylko numer 2. To jest, wylutuję po prostu ten układ ESD, bo on do niczego nam nie jest potrzebny. To jest po prostu zabezpieczenie linii portów USB. Kurde no. No zobaczymy, co się jeszcze dalej się okaże. Teoretycznie powinienem jeszcze wymienić układ ten 5 V, zobaczę, czy go mam i może go też wymienię. Dobra, to teraz się biorę za lutowanie dalsze. Nasz układ ESD zabezpieczający, czyli DS2 został wylutowany. Ten układ tutaj został wymieniony. Układ tutaj, czyli wiecie, o którego chodzi. Wiecie, o co chodzi. Tu jest nasz kabel do linii zasilającej 5 V, znaczy linia 5 V. No wreszcie. W kiloomach jest. Te z diody, zobaczmy. No, wygląda całkiem sensownie. Podchodzi pod jedynkę. 0,8. Wygląda sensownie, nie powiem sensownie, tak sensownie, że mógłbym teraz to podłączyć i sprawdzić. Podłączmy to, podłączmy, czemuż by nie? Tak sobie podłączam i się zastanawiam i myślę. 5 V, co jeszcze może zasilać 5 V oprócz tego, co znajduje się na płycie głównej? Czyli podłączając inne elementy, czy któreś dodatkowe elementy mogło te 5 V, skok napięcia na 5 V mogło uszkodzić. Kurczę, elektronika matrycy też jest często zasilana 5 V. I mam podłączone teraz matrycę. Mam podłączone prawie wszystko. Oprócz baterii BIOS i touchpada chyba mam wszystko podłączone i głośników. Sprawdźmy sobie jeszcze raz oporność na linii 5 V. Oporność w teście diody, sprawdźmy spadek. Jest 0,2, a było 0,8. Coś nam zwiera. I wam powiem co, bo tutaj mam jeszcze jedną płytkę z dodatkowym jednym USB i światełka, które wskażą nam, czy laptop się uruchamia. Odłączając to, mamy znowu nasze poprawne wartości. Bardzo dobrze. No nie mamy, mamy 0,8? No te 0,8 tak do końca nie wskakuje, ale może wskoczy. Czyli ok, czyli możliwe, że matryca przeżyła, ale nasz układ pewnie tutaj zabezpieczy. DS2 też jest tutaj. Na tej małej płytce też jest zabezpieczenie przed tym ESD. Wylutuję to teraz, zobaczmy, czy wskoczy te nasze poprawne porności. DS2 stąd, z tej małej płytki jest wylutowany. Sprawdźmy, czy się udało podnieść nasze oporności na tej linii 5 V. Rośnie, rośnie, 0,6, 0,7. Tak, to było to. Kolejne zabezpieczenie ESD. Też poleciało. To jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy spróbujemy uruchomić maszynę. Mam bardzo mieszane uczucia, że w ogóle cokolwiek tu się odpali. Możliwe, że poleci jeszcze most i KBC.
przy tym uruchomieniu. Dobra, podłączam. Tu są światełka. Trzymajcie kciuki, żeby się zapaliło. Cokolwiek na tym. Oby nie płyta główna. Uwaga! Kurde, no ciemno jest. Ciemno. A włącznik? O, nie! Coś tam mrygnęło raz. No jeszcze raz. Przetwornica pstryka. Jest przeciążona przetwornica. Chce się uruchomić, ale któraś przetwornica dostaje sygnał, żeby się załączyła i się tak z takim pstryknięciem wyłącza, bo jest przeciążana. Patrzcie, nawet podświetlenie klawiatury startuje, nie? Ale się nagle wyłącza. Zobaczmy, czy linia 5V wskakuje pełne 5V. O, jest 5V, nawet bez włączenia. No to always jest, tak? 3-3V nie ma. Zobaczmy, czy wskoczy 3-3V. 3-3V wskakuje. Trochę się boję o mój mostek, o mój procesor. Dobra, ściągnę chłodzenie. Zobaczmy to pod termowizją. No co, pewnie proces startuje. Zobaczymy. Na chwilę, oczywiście. Uwaga, O, KBC się grzeje, nie? Trochę. No ale takie grzanie to jeszcze nie ma tragedii. Uwaga, włączam. 3, 2, 1 teraz. O, tutaj coś się zaświeciło. 3, 2, 1 teraz. 3, 2, 1 teraz. Tutaj. Ta przetwornica się tak... Tutaj coś nam przyciąża. Pewnie coś, czego nie mamy. 3, 2, 1 teraz. Wow. To są dwie takie przetwornice. To są przetwornice, nie? 3, 2, 1 teraz. Ta skubana przetwornica tak się zapala. PUV3, jak widzicie, to jest tak. To jest przetwornica. Ona ma zintegrowane wszystko chyba. Czyli drivery ma zintegrowane, czyli te MOSFETy przełączające klucze. Ma wszystko zintegrowane. Ona nam zasila kartę graficzną. Ogólnie te wszystkie układy, które tam wymieniliśmy, czyli te wszystkie układy, te dwa układy, bo takie same, to one były od zasilania karty graficznej. Jeszcze ten układ jest od zasilania karty graficznej uszkodzony. To jest ogólnie podwójne chyba. Tak. Więc teoretycznie jak wylutuje ten układ jeden, to na tym drugim może to jeszcze by działało, nie? Więc wylutuje teraz ten układ. Zobaczymy, czy na tym jednym wystartuje, na tej jednej fazie. NVDD1 i NVDD1. To jest ta sama linia. Są dwie przetwornice, dwa dławiki, ale się łączą w jedno, nie? Ciekawe, czy na jednej przetwornicy by to działało, zbudowaną drugą przetwornicą. Kurde, no nie wiem. Ale wiecie, komputer się uruchamia bez sterownika graficznego, więc może. Dobra, wylutujmy, sprawdźmy, będziemy widzieli, nie? Ale tak samo ona się zapalała, ta druga przetwornica, tego, że mniej, ale podobnie, więc może ta druga przetwornica też jest trzaśnięta. Dobra, widzieliście, na jeden układ wylutowałem. Nie mam pojęcia, co się wydarzy. Pewnie nic szczególnego. Wybuchnie. Uwaga, włączam zasilanie. Przyciskam włącznik. To samo. Jest ten sam strzał. Znowu termowizja. 3, 2, 1, teraz. O, teraz procek, tak? Oj, to chyba wygląda na... Coś jeszcze oprócz procesora się grzeje? Tylko procek w jednym rogu się zapala, co nie jest dobrym znakiem w ogóle, ani trochę. 3, 2, 1, włączam. Włączam. Dokładnie słychać pyknięcie, nie? W momencie odłączenia. Coś jeszcze się nam zapali? Mostek widać, że też zaczyna pracować przy starcie, próbuje zaskoczyć. Tutaj jest od podświetlania klawiatury dioda pewnie. To nic nam nie mówi.
nasz układ sterowania przetwornicą, to jest, nie no, to jest chyba przetwornica główna, jedyna, sterująca zasilaniem fazami procesora. Jak widzimy przy starcie, też się nagrzewa delikatnie. No i nasz procesor w jednym miejscu się grzeje. Jak widzicie, wymieniłem garść układów i machina dalej nie działa. Pokazuje, że jest prawdopodobnie uszkodzony procesor, bo startuje i się nagle wyłącza. Wyłącza się na inicjacji procesora. Co nam bardziej wskazuje, że jest uszkodzony procesor, to jest to, że nasza przetwornica zasilająca procesor też była uszkodzona, gdyż ona jest domyślnie zasilana linią 5V. I gdy ten komputer się uszkodził podczas użytkowania, uszkodzenie samej przetwornicy sterującej fazami procesora oczywiście mógł tam puścić pik z MOSFETów górnych kluczy, puścić pik na procesor impuls i nasz procek mógł właśnie paść. Nie ma takiego procesora. Mógłbym się jeszcze pokusić o jego wymianę. Dziewiąta generacja, cholera jasna, nie mam dziewiątej generacji. Gdybym miał i piątkę dziewiątej generacji, to bym się pokusił o jego wymianę. Ale nie mam. Sorry panowie, ale nie mam dziewiątej generacji. No to jak widzicie, lipa z tą linią 5V. A linia 5V to jest po prostu linia tutaj w każdym USB. Każdy USB jest zasilane 5V. Witam was, Daniel Rakowiecki i... Monika. Na czym? Na rozwiązanie konkursu o monitorze. No i nie był to taki konkurs typowy, nie? Komentarze, liczba lajków to się liczy, bo ich jest. Komentarzy ile jest? Gdzie ile? Tu? Patrz, wróć. Tu masz. Tu niżej, kochanie. 2507. Wow. Z czego 2100 osób pewnie chce mieć ten monitor. I my mamy to teraz przejrzeć. Wow. Dobra, dlatego bierzemy właśnie pod uwagę lajki pod komentarzami, żebyśmy nie chcieli przejrzeć 2500 komentarzy. Dlatego bierzemy lajki. Dobra, to zrób sortowanie od najpopularniejszych chyba, tak? Sort od najlepsze. Najlepszy 6 komentarzy, 6 lajków ma? Nie. Kurde, mikroskop mi przeszkadza, no nie mogę, nie widzę. 115, ale 60 to jest jakieś pomieszane, wiesz? Dobra, Monika, czytaj komentarz pierwszy, który ma 115 lajków. Moim zdaniem to nie ma tak, że uszkodzone albo że nieuszkodzone. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ten monitor. Monitor, który świetnie. I będę od. Choćby sadzić, znaczy marchew. Kochanie, teraz to pytanie do ciebie. Wiesz, z jakiego to jest tekst? Z jakiego filmu? Odpowiem. Z Wiedźmina? Nie. A z czego? A, pewnie z tego, ślepnąc od świateł. Nie. Z Scooby-Doo? Naprawdę nie skojarzyłaś, z czego to jest tekst? A, dobra, już wiem. Z Kubusia Puchatka. Gdzie? Króliczek taki. Poważnie? No króliczek tak nie powiedział do tego kłapouchego, że będzie sadził marchew. Może będzie. Nie, z jakiego filmu. Asterix Obelix. O Jezu, ja nie lubię tego filmu. Naprawdę? Nigdy nie obejrzałam od początku do końca. Uwielbiam, nawet robiłem kilka wstawek z tym tekstem. Tak. Czyli gościu, ogląda twoje filmy. No. Kolejne. 42 lajki i 9 odpowiedzi. Przerzucę sobie pasek Windowsa na prawą stronę i każdą grę będę otwierał w oknie. Te białe linie nie będą... Mamy kolejny komentarz z polubieniami. 139 polubień. Ale musieliśmy po prostu przekopać ile komentarzy? Przeglądamy wszystkie teraz. Przeglądamy wszystkie komentarze. Monika te bez lajków czyta. Wszystkie, tak? Bo chcemy wyłapać tą perełkę. Czyli mamy 139 polubień. Jako snajper w Warzonie. Warzone. Jeszcze raz. Warzone. Jako snajper w Warzone. Nie potrzebuję ani po lewej, ani po prawej. Wystarczy mi koło. I tutaj ten pan już tak konkretniej potrzebuje, nie? Zaczekaj, może sobie zapiszemy, kto to był, bo potem znaleźć z powrotem tą osobę. Okej, kolejny komentarz. Moim zdaniem monitor pomimo uszkodzeń idealnie sprawdzi się w dosłownie każdej grze, ale w szczególności w CSGO i w innych grach FPS.
Drugi monitor z pewnością przyda się mi podczas zdalnej nauki na studiach informatyki, gdzie dwa ekrany pozwolą mi skupić się na treściach prezentowanych podczas wykładu przy jednoczesnej pracy nad powierzonymi zadaniami. Dodatkowo byłby dodatkową przestrzenią roboczą podczas pracy nad własnymi projektami stron internetowych. Ambitnie. Ambitnie, ambitnie. Lubimy ambitnych ludzi. Monika notuje. Wow. Powiem wam, że... Ilość nas trochę przerosła. Siedzimy już tutaj od dłuższego czasu. No, ja się zmęczyłem. Powiem szczerze, że mnie też już oczka... Dobra, to tam zwycięzcą jest? Możesz ty powiedzieć, bo ja ostatnio mówiłam. Przeczytam po polsku. Po polsku. Broke TMPL. Tak. Gratulujemy. Gratulujemy. Lubimy ludzi ambitnych, ambitnych, tak. Pracowitych. Masz ten monitor, właśnie dobrze. Super. Odezwij się do nas na maila, nie? Tak. Proszę odezwać się na maila. No, a żeby nie było... Żebyśmy nie odpisywali po miesiącu. Ale nie, że to ktoś tam się inny odezwie, bo każemy wtedy... I tak jest weryfikacja, także... No, nie piszcie do nas inni tak. Niż ta właściciel. Niż właściciel komentarza. No. Tak. Monika, kiedy naprawisz tego Aliena do końca? Alienware'a? Myślę, że jeszcze troszeczkę. Jeszcze troszeczkę. No. Troszeczkę. Teraz mamy małe takie zmiany mieszkania i takie tam rzeczy. Teraz mamy bardzo napięty grafik. Także... Bardzo napięty grafik. Teraz BGA, robienie BGA to troszeczkę musi poczekać chwilę. Myślę, że około 2 tygodni. Za 2 tygodnie mi się wydaje, że dokończymy Aliena. No, a coś jeszcze Monika ma do powiedzenia. Tak. Standardowo przypominam, że... Jezu, jak ty się ładnie uśmiechasz do mnie. Masz ładne kolczyki. Stare. W opisie pod filmami Daniela są namiary na sklep polizingowy oraz 2 serwisy audio i laptopów. I wpadajcie do mnie też na Instagrama. Zapraszam was serdecznie. Śrubokręt i spółka. Aha. Dokładnie. Ty śrubokręcie. Tak, i spółka moja. Hej.